Dziś w programie: po co komu nagroda Nike? Co widać przez homofobiczny teleskop? A oprócz tego... Zapomniał pan reklamówki. Konstytucja, konstytucja. Jeszcze niedawno to hasło cieszyło oczy i usta każdego bojownika o wolność i demokrację. Skandowano je radośnie, drukowano na banerach, koszulkach i plakatach. Teraz jednak sytuacja się zmieniła. Jak twierdzi Rafał Trzaskowski, nie ma nic gorszego niż powiedzieć, że konstytucja jest najważniejsza. Trudno sobie wyobrazić poważniejsze naruszenie zobowiązań państwa członkowskiego. Ta wspaniała walka pod sztandarami KOT, obywateli RP i proeuropejskiej opozycji dziś niestety okazała się okresem błędów i wypaczeń. Wielu dysydentów uświadamia sobie, że tak naprawdę nie krzyczeli konstytucja, tylko polexit, polexit. Nic dziwnego, że jak to mówi Adam Ferency, czasami po prostu trzeba pić, żeby zapomnieć. Trzeba zmielić plakaty, pociąć transparenty i zorganizować zbiórkę odzieży dla Lecha Wałęsy. W co on się biedny teraz ubierze? A jeśli jest jedna rzecz, z którą możemy zgodzić się wszyscy, to to, że jest lepiej, jak Lech Wałęsa jest ubrany. Albo można wytłumaczyć byłemu prezydentowi, że otuła to tak naprawdę skrót od O jak orzeczenie, T jak Trybunału Sprawiedliwości, U jak Unii Europejskiej i A jak abrakadabra. Trwają gorączkowe poszukiwania nowego hasła. Nie może być to po prostu traktat lizboński, bo ten nie ustanawia wyższości prawa unijnego nad krajowym. Tę wyższość czerpiemy podobno z wyroków samego TSUE. Więc nowe hasło na demonstrację powinno brzmieć tak. Orzeczenie TSUE w sprawie 6/64, Costa versus Enel. Orzeczenie TSUE w sprawie 106/77, Administrazione della Finanze versus Simmental. Orzeczenie TSUE w sprawie 106/89, Mar Leasing versus La Comercial de Internacional de Alimentación. I teraz wszyscy razem głośno. Orzeczenie TSUE w sprawie 106/89, La Comercial de Internacional de Alimentación. To na pewno się przyjmie. A, jeszcze jedno, koleżanki i koledzy. Jakoś trzeba będzie zmieścić to na koszulce. No dobrze, a co tam w kulturze? W Polsce trwa od wielu lat zupełnie niezrozumiały dla mnie proceder, w ramach którego znana firma produkująca odzież sportową wręcza wyróżnienia pisarzom. Nic dziwnego, że dochodzi do wielu nieporozumień. I myślę, że tego się powinniśmy też od nich uczyć, tego optymizmu, nadziei, entuzjazmu, który pozwala to zrobić. I to całe faszystowskie gówno, w którym w tej chwili się znajdujemy, też się kiedyś skończy. Panie Grzegorzu, proszę, proszę zostać. Brawa dla wszystkiego, co pan napisał, co pan powiedział. Jak ci ludzie strasznie cierpią. Na pocieszenie przyszła wiadomość o innej nagrodzie. Magazyn Vogue wybrał wszystkich uczestników gali Nike najlepiej ubraną grupą dysydentów walczących z autorytarnym reżimem na świecie. Ja przyznam państwu, jestem trochę zawiedziony, bo przez chwilę miałem przeświadczenie, że nagrodę za książkę o latach 44-49 w Polsce otrzymał nie Grzegorz, ale mistrz dziennikarstwa śledczego Tomasz Piątek. Co to byłaby za książka? Mogłoby się na przykład okazać, że Tomasz Piątek spojrzał na okres stalinowski i dzisiejszy aparat sądownictwa w Polsce i stwierdził, to wszystko się łączy. W każdym razie, nagroda dla Grzegorza Piątka pokazuje, że elity w Polsce ciągle wiedzą, skąd należy czerpać inspirację. Robert Biedroń wystąpił na demonstracji ateistów, gdzie z dumą zakrzyknął: Boga nie ma. Z nieoficjalnych informacji wiemy, że Bóg miał odpowiedzieć: partii Wiosna też już nie ma. No wyrzekasz się! Nie wyrzekam się! Nie ma Boga! Jeżeli dzisiaj mnie zetniecie, to wygra głupota i zacofanie. A w 2015 roku w Polsce wygra Kaczyński. I głupota i zacofanie odniesie sukces.
Boga nie ma! Nie skazujcie! Nie ścinajcie! Bo wygra Kaczyński! Podobno wszystkich widzów urzekła niezwykle przekonująca gra aktorska europosła Biedronia. Niesamowitą wiarygodność roli uzyskał, korzystając z metody polegającej na przywołaniu własnych wspomnień z dzieciństwa. W przypadku Roberta Biedronia były to wspomnienia z gry w siatkówkę na lekcji WF-u w szkole podstawowej. Rozumieją państwo? A, nie ścinajcie! Z wiadomości międzynarodowych władze Teksasu oblały się zimnym potem, kiedy okazało się, że Parlament Europejski chce zająć się uchwalonym przez ten stan prawem zakazującym aborcji po 6 tygodniu ciąży. Jak mówi stare przysłowie, jeśli jest coś, czego boi się prawdziwy kowboj, to jest to ostra rezolucja wydana przez frakcję Zielonych. Na tym jednak sprawa się nie kończy. Trybunał Sprawiedliwości UE ma wydać orzeczenie, w którym jednoznacznie stwierdzi wyższość francuskiego barbecue nad teksańskim barbecue. Z kolei Sylwia Wsporek pracuje nad rezolucją, która zakaże każdej formy rodeo poza rodeo wegańskim. Z nieoficjalnych informacji wynika, że wegańskie rodeo to potoczna nazwa dla problemów gastrycznych wywołanych przez jedzenie roślinnych odpowiedników mięsa. Z kolei poważny problem z homofobią ma agencja kosmiczna NASA. Patron nowego teleskopu, utalentowany inżynier James Webb, miał w latach 60. i 70. źle traktować osoby LGBT pracujące w agencji. Z ostatnich informacji wynika, że homofobiczny teleskop próbował wjechać na terytorium Wielkiej Brytanii, ale został zatrzymany na granicy. Podobno też James Webb, oglądając występ Eltona Johna, miał powiedzieć: ja nie potrzebuję teleskopu, żeby stwierdzić, że ten facet jest gejem. Osobiście trochę się dziwię, że NASA nie skorzysta z okazji, by raz na zawsze wy***lić homofobię w kosmos. Tak jest, proszę państwa, to nie są śmieszne rzeczy, a to jest program Specjaliści od Wszystkiego, w którym moim gościem dziś jest Jędrzej Kodym-Kodymowski, zespół Apteka, Polskie Radio. Witam serdecznie. Artysta. Pana redaktora artysta. I państwa. Mówił pan przed programem, że nie lubi pan tego określenia artysta, ale jest pan nie tylko artystą, jest pan wielkim artystą. I żeby to udowodnić, spełnimy pana marzenie, bo chciał pan, mówiłem, że mamy taką możliwość, że każdy z nas może być taki wielki jak chce tutaj w tym studiu, przynajmniej wirtualnie. Więc pan chciał, żeby pan był większy. Więc jak mogę poprosić reżyserkę, żebyśmy powiększyli pana Kodyma. O Jezu, jaki wielki pan Kodym. No niesamowite, naprawdę. Ja muszę zadzierać głowę, żeby panu zadać pytanie. Panie Kodymie, to już może, nie wiem, pomniejszmy, albo jak tam uważacie według swojego. Panie Kodymie, dobrze, że mam człowieka, którego ja nazywam artystą, ale sam, który z siebie nie nazywa artystą, bo chciałem trochę o sztuce porozmawiać. Czy pan kiedyś jako młody chłopak marzył, że dostanie pan tę Nike nagrodę dla pisarzy? Za nagrodę? Jakoś tam swojego czasu byłem zainteresowany. Byłem przewidziany, nie. Przewidziany, tak? Ale akurat nie otrzymałem z wiadomych względów, bo to już właściwie od zawsze było wiadomo, że nie do końca tak filozoficznie i światopoglądowo pasuje pod ten całkowicie patrzony tak oględnie z każdej strony układ ten show biznesowy, który funkcjonuje w Polsce. I tak też samo było z przydzielaniem Fryderyków. Owszem, zdarzył się raz taki błąd na samym początku, jak jeszcze nie było Fryderyków, aha, tylko był plebiscyt dziennikarzy muzycznych, aha, organizowany przez Gazetę Wyborczą, która też jeszcze w tamtych czasach nie kojarzyła się z obciachem. I faktycznie, że po wydaniu płyty pod tytułem Narkotyki, Apteka dostała tam te wszystkie laury, czyli tam kompozytora roku, zespół roku, płytę roku i coś tam jeszcze, debiut roku chyba. Także wszystkie te, jak to się mówi, te jak to dzisiaj by były Fryderyki, to te wszystkie główne nagrody właśnie zebrała Apteka, ale jeszcze wtedy można powiedzieć, że był taki bałagan, że nikt się nikt się specjalnie nie zastanawiał, a wręcz nawet powiedzmy, że to takie ten moment, kiedy ta młodzież, która wyrosła nawet w domach, gdzie było
mocny nacisk na indoktrynowanie tym dobrodziejstwem socjalizmu i idealnego społeczeństwa. Jeszcze wtedy oni byli zbuntowani przeciwko tej całej swojej, powiedzmy, swojemu gniazdu, z którego wyszli. Ze względu na tą beznadzieję, która akurat była, bo dopiero teraz, po tych 30 latach, też przeszło 30 latach, no to zauważamy, że jednak pamięć ludzka jest zawodna, potrafi wyprzeć pewne rzeczy i też na pewno niejednokrotnie każdy z nas spotkał się w sieci z próbą jakiejś takiej na przykład gloryfikacji czasów PRL-u, że wcale nie było tak źle, a kto wie, czy nawet nie było może lepiej. Na pewno ja tak się zastanawiam właśnie, na przykład sędzia Igor Tuleja miał tam rodziców, to może właśnie jemu to się kojarzy właśnie jakimś takim okresem takiej sprawiedliwości, wie pan. Tak, poza tym, wie pan, umówmy się, co by nie mówić, wtedy Unia, w sensie Związek Radziecki, to na pewno nie jakoś tam się nie patyczkowała z takimi krajami jak Węgry na przykład. Czy... Była krótka piłka, jakieś tam rezolucje, wie pan, teraz myślę, że Sylwia Spurek byłaby bardziej mimo wszystko zadowolona w 56. No nie wiem, czy Sylwia Spurek akurat w ogóle by tam przeżyła dłużej niż tydzień w tamtych czasach. No dobrze, ale... Jakby zaczęła wyświetlać w kolejce, powiedzmy, przed sklepem mięsnym te swoje teorie na temat likwidacji sklepów mięsnych, które de facto, mimo że były, to nie funkcjonowały. To były tak w takim stanie likwidacji. Ale ja się chciałem pana zapytać jeszcze, bo skoro pan był na tych Frederykach w takim razie, czy jak był pan nominowany do Nike, też był pan na... Nie, nie byłem. Dopiero się później dowiedziałem, że byłem nominowany, jakoś tam nie dotarłem. No ale w każdym razie mnie to zawsze zastanawia, jak ci ludzie są na takiej gali, są wszyscy pięknie ubrani, to jest jakaś ten, i oni są przekonani, że właśnie otacza ich faszyzm, że ci wszyscy, nie wiem, czy pan śledził historię i historię ruchu faszystowskich. Ja w ogóle, powiem szczerze, nie jestem zwolennikiem takich imprez, bo one mi się kojarzą jako taka próba przeniesienia takiego, na przykład, nie wiem, wręczania Oscarów, czy wręczania Grammy, czy nawet przyznawania Złotej Palmy w Cannes na nasz grunt i takie uroczystości są tylko takim echem tych konkretnych, powiedzmy, tych świąt sztuki, ale jednak zrobione w takim, jak to się mówi tutaj, zakresie, oczywiście i też w zamkniętym gronie, bo to jest grono, to jest takie grono wzajemnej adoracji, które się w tej chwili, jak to się mówi, fraternizuje. I to też już trzeba sobie powiedzieć szczerze, że są jak gdyby takie, no, dokładnie dwa obozy, więc powiem szczerze, że generalnie jestem zwolennikiem jednak konsumowania sztuki takiej, która mi odpowiada, a przekonania czy poglądy tych, którzy ją tworzą, to już jest zupełnie inna bajka, czasami się zdarza, że ktoś, kto jest na przykład zdeklarowanym lewakiem, chociaż w tej chwili to też jest bardzo płynne pojęcie, bo bardziej, powiedzmy, lewicowcy, bardziej można by ich pod względem tym filozoficznym przyrównać do liberałów, niż do tych... liberałów światopoglądowych. Tak, dokładnie. A na przykład ten konserwatyzm prawicowy bardziej mi przypomina jednak frakcję, która de facto zajmuje się w głównej mierze załatwianiem spraw socjalnych, czyli generalnie jest to wszystko takie pojęciowo przemieszane. Ale w każdym razie, jak mogę dodać od siebie, że jedno co, jak mamy to dla ubogich wersji tych gal w Polsce, Grammy i Oscarów, to mamy też to zaangażowanie polityczne, bo tam też coraz bardziej jest to modne, że tam się protestuje. Najbardziej. Nie wiem, czy pan zna taką polityczkę amerykańską, Alexandria Ocasio-Cortez. Ona miała taką piękną suknię z napisem opodatkować bogatych, ale ta sukcja miała takie długie fałdy, że czterech tam usłużnych musiało nieść za nią tą suknię. To było taka symboliczne. Czyli był większy ślad węglowy pozostawiany. Zostawiała ze sobą dosyć poważny ślad. W każdym razie, proszę pana, jak mówimy o sztuce, to cały czas mam wrażenie, jest tam serwowana taka wizja, że my musimy się konfrontować z duszą polską, wie pan. I teraz Tomasz Raczek, przynajmniej tak uważa, ja nie widział pan pewnie filmu Wesele 2. Nie. Podobno jest jeszcze bardziej wesoło. Ale co napisał Tomasz Raczek na temat filmu Wesele 2? Widziałem nowe Wesele Smarzowskiego. Wielki film od czasu premiery Wesela Wyspiańskiego w 1901 roku. Nie było tak wstrząsającego odbicia Polaków w lustrze.
Żaden z nas filmu nie widział, więc nie możemy powiedzieć, czy to rzeczywiście jest największe odbicie Polaków w lustrze w roku 1901. Natomiast... Nie do końca tak zrozumiałem, jak gdyby tą wypowiedź, bo... No bo chyba Wyspiański nie kręcił filmu w 1901 roku. I też to, pan Tomasz Raczek chyba nie miał okazji oglądać tej premiery, jeżeli w ogóle takowa... Proszę pana, Tomasz Raczek już jest doświadczonym krytykiem filmowym i swoje widział. Natomiast mnie to interesuje właśnie ta kategoria konfrontacji z duszą, bo ja mam wrażenie, że to w tych wszystkich filmach, że nie było od Wyspiańskiego, ale zasadniczo to w tych wszystkich i w Weselu pierwszym Smarzowskiego to jest to samo, że ksiądz, że się uchlają, że dużo disco polo się nasłuchają, więc ktoś kogoś zgwałci potem po prostu. I tak są oczywiście kiełbasa i No jeżeli chodzi o kiełbasę, to mógłbym tutaj zająć jakieś konkretne stanowisko, bo kiedyś prowadząc delikatesy spożywcze, moim ulubionym działem był dział mięsno-wędliniarski i tutaj jeżeli chodzi o kiełbasę, nawet mógłbym to, co zobaczę na ekranie, od razu sklasyfikować, czy to jest toruńska, czy to jest śląska. Rozumiem. Tak. A jakie ma pan zdanie, czy się pogorszył generalnie jakoś kiełbasę? Bo pan to, kiedy to było? Ja pamiętam kiedyś taki wywiad z panem słuchałem właśnie a propos tych delikatesów. Koniec lat 80. Czas transformacji. No właśnie. Tej, To co, pogorszyły się jakość wędliny? Znaczy nie, no jest... Nie, absolutnie. No jest ta część, to taka można powiedzieć, ekskluzywne. Są bardzo wysokie standardy zachowane w większości wędlin tych takich luksusowych. I one trzymają naprawdę próbę bez w ogóle zawahania. Mogę powiedzieć, że są to najlepsze wędliny, z jakimi w ogóle możemy mieć do czynienia. I to w większości to są rzeczy robione w Polsce. Powiem szczerze, że mimo, że pochodzę z północy, to tutaj prym wiedzie jednak Mazowsze i Małopolska, jeżeli chodzi o produkcję wędlin i w ogóle tych wszystkich rzeczy związanych z jedzeniem wysokiej klasy. A ja powiem panu, że ja lubię takie, ja lubię, ale też bardzo dużo na Mazowszu właśnie, które produkuje dojrzewające, proszę pana, wędliny. To jest moja... To są w ogóle wędliny najwyższej jakości. Tak to jest. Z najlepszego nie mięsa wiem. I to ta się... Suszone, dojrzewające. W tej nomenklaturze rzeźniczej nazywa, że to są z jedynek robione. To są... Pierwszej kategorii. Chcę jeden taki rzecz dosyć kontrowersyjną z panem krótko omówić. Donald Tusk w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego wezwał w niedzielę na 19 na Plac Zamkowy ludzi, żeby demonstrowali. No i niektórzy zaczęli się dopatrywać w tym, że to może jest trochę pewna prowokacja. Nawet zwolennicy Platformy Obywatelskiej zaczęli pisać pod tym postem Donalda Tuska, że może lepiej w sobotę, bo ludzie by przyjechali i wrócili do domu. No ale wie pan, co jest w niedzielę 10. Oczywiście. Ale to mi pasuje jednak do tego, co mówił, chyba cytowałem to w zeszłym tygodniu w programie Specjaliści od Wszystkiego, że polityk PO mówił o tym, że nie mamy programu, będziemy grali na polaryzację sceny politycznej. Ale to jest ciekawe, że już wracamy do naprawdę, do takiej starcie w okolicach, że tak powiem, symboliki smoleńskiej, miesięcznicy, pewnie barykady po starym, prawda, to wszystko. To już jest naprawdę taki, można powiedzieć, Donald Tusk... Generalnie oczywiście, że w 100% tutaj się potwierdza ta wersja, zresztą już przewidywana przez niektórych obserwatorów życia politycznego w naszym kraju, że pan Donald Tusk będzie doprowadzał jak najbardziej tylko może do pełnej konfrontacji pomiędzy spolaryzowanym społeczeństwem, tak żebyśmy w końcu się zaczęli chyba zabijać i tutaj widać, że cynicznie wykorzystuje wszystkie możliwe instrumenty do tego, żeby ludzie jedni drugich nienawidzili tylko dlatego, że myślą inaczej, że tutaj nie ma nawet pozostawionego najmniejszego pola do jakiegokolwiek dialogu pomiędzy jednymi a drugimi, tylko jest cały czas podgrzewanie tych emocji do granic po prostu eksplozji. No ciekawy jestem, bo to jest taki, dla mnie to jest taki powrót do tego słynnego spotu, tak mi się wydaje, że do tego dąży Donald Tusk. Oni pójdą na wybory, pamięta pan i może i Andrzej Hadacz się odnajdzie gdzieś, żeby wystąpić w jakiejś efektownej scenie. Chciałem na końcu tylko panu i naszym widzom pokazać, co mówił Marcin Meller a propos taktyki Donalda Tuska, bo mówił między innymi o tym, że nie ma w niej nic nowego. Zobaczmy. No zatem jeszcze raz mówiąc a propos Tuska. No, ja tam czytałem te jego nieliczne wywiady, których on udzielał. Tam nie ma w ogóle ognia, nie ma niczego. Jest takie...
w sensie emocjonalnym, intelektualnym jest to kompletna wypałka. On w zasadzie się ogranicza do tego, żeby sobie raz na jakiś czas strzelić złośliwość pod adresem Kaczyńskiego na Twitterze. No tak, niektórzy się już orientują, chociaż jak ja pamiętam historię Marcina Merela, to on i przed 2015 chyba rokiem miał takie wątpliwości co do Platformy Obywatelskiej, ale potem mu przeszło, tam wszystkim tam przechodzi. Panie Kodymie, dziękuję panu bardzo. Bardzo ciekawe rzeczy pan dzisiaj mówił, muszę powiedzieć. Dziękuję bardzo, też państwa serdecznie pozdrawiam. Życzę takiego czasami zastanowienia się, bo sami od siebie właściwie powinniśmy tylko wymagać tego, czego byśmy chcieli wymagać, znaczy to, byśmy chcieli zobaczyć u innych. I to bardzo tyle. Mądre słowa i proszę państwa, życzymy chyba, żeby zakończyć to tak, to życzymy spokojnego weekendu, żebyście państwo się też gdziekolwiek będziecie nie dali sprowokować. I to wszystko na dzisiaj. Proszę mnie nie obrażać w internecie, a jak już państwo muszą, to proszę obrażać moje suchy, bo one są bardzo niegrzeczne. I do zobaczenia w poniedziałek w Codziennej Burzy.